Kasia Kurek, witam w czwartek 9 stycznia i zapraszam na serwis informacyjny. Śmieciowy chaos w Ostrowcu. Jedni, że tak powiem, są zadowoleni, inni składają wnioski, że były pojemniki przepełnione. Nagroda prezydenta dla Julii Tłuczkiewicz. Gdybyś naprawdę za jakiś czas mogła stanąć na scenach w Ostrowieckim Browarze Kultury i dać przykład dla kolejnych pokoleń. Noworoczne zmiany w Urzędzie Skarbowym. Od 1 stycznia te podatki płacimy na jedno konto bankowe, na tak zwany mikrorachunek. Od 2 stycznia 2020 roku zmieniła się firma, która jest odpowiedzialna za wywóz odpadów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Już od pierwszych dni nowego roku mieszkańcy alarmują nas o tym, że altany śmietnikowe są przepełnione, a odpady nie są odbierane. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości i porozmawiać przede wszystkim z administratorami osiedli. Okazuje się, że sytuacja najgorzej wygląda na osiedlu Sienkiewiczowskim i Słonecznym. Tak wyglądała jedna z altan śmietnikowych na osiedlu Słonecznym w pierwszych dniach stycznia. A to osiedle Sienkiewiczowskie tego samego dnia. Z jakiego osiedla pani jest? Z Kopernika. Jak tam sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o te altany śmietnikowe? Raczej nie było problemów. Nie widziałam. Czysto? Tak, w miarę. Tam syn mieszka na ogrodach, więc twierdzi, że tragedia. Sytuacja wygląda różnie. Niektóre altany śmietnikowe są czyste. Z innych śmieci wręcz wychodzą. Tam, gdzie jest źle, Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgłasza interwencję do nowego wykonawcy na bieżąco. Na te 88 przypadków, tak jak mówię, interweniowaliśmy w przypadku 10, kiedy te śmieci już wychodziły z tych kontenerów. Dzisiaj rano też byliśmy już w terenie, no i administratorzy stwierdzili, że jeżdżą samochody. Może to nasze wczorajsze pismo będzie dzisiaj zrealizowane. Mamy za sobą okres kilku dni świątecznych, w trakcie których nagromadziła się spora ilość odpadów, a z drugiej strony były to dni, w których nie można było ich wywozić. W związku z tym jest duża ilość odpadów w pojemnikach. W większości są altany śmietnikowe i wolnostojące pojemniki na śmieci są opróżniane na bieżąco, ale są też takie przypadki na poszczególnych osiedlach, szczególnie na Pułanki i na osiedlu Pułanki Słonecznym, gdzie firma nie dotarła na czas i pojemniki są przepełnione. Prezesi jednostek nadzorujących poszczególne osiedla chcą dać czas kieleckiej firmie, która przejęła obowiązki ponad tydzień temu. Poczekamy jeszcze ten tydzień. Będzie to, że tak powiem, taki zwykły tydzień, który zobaczymy, jak będzie. Firma jest nowa, zapoznaje się z terenem, ze sposobem dojazdu do poszczególnych altan śmietnikowych, do pojemników, bo nieraz są to utrudniony sposób dojazdu. Także tu, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, ale mam nadzieję, że wkrótce nastąpi znaczna poprawa. Tak wyrozumiali nie są natomiast mieszkańcy. No trochę tak brzydko to wygląda, nie? No. To u mnie w śmietniku to tak samo wszystko wyrzucone na zewnątrz, przepraszam, na zewnątrz. Także nie rzucają, ale i pojemniki pełne są, bo to dwa dni świąt i nie wybierali. Odpady zabierane przez nowego wykonawcę odbierane są w godzinach od 6 do 20, a nie tak jak do tej pory w godzinach porannych. Zawsze o 8 godzinie zabierały, a teraz to nie wiem, że dzisiaj nie zabrały. Do tej pory nasza tamta firma się wywiązywała. No a teraz przejęła inna, co będzie, to nie wiadomo. Przypomnijmy, konsorcjum firm z Kielc, które wygrało przetarg ogłoszony przez gminę Ostrowiec za wykonywanie swoich usług, zaoferowało ponad 19 milionów złotych. Była to oferta korzystniejsza o ponad 7 milionów od tej, którą złożył dotychczasowy odbiorca. Od stycznia 2020 roku za odpady segregowane płacimy 16 zł, za niesegregowane dwa razy tyle. W gospodarstwach liczących 5 osób i więcej cena za śmieci wynosi 69 zł. Próbowaliśmy się skontaktować z zarządem firmy, która jest odpowiedzialna za wywóz odpadów na terenie Ostrowca, niestety bezskutecznie.
Obiecano nam również, że prezes firmy skontaktuje się z redakcją, na co z niecierpliwością czekamy. A dziś o śmieciach mówił będzie dyrektor ostrowieckiego oddziału Remondis Hubert Januszewski. Przypomnijmy, że firma Remondis zajmowała się gospodarką odpadami na terenie Ostrowca do 31 grudnia 2019 roku. Przez lata wypracowaliśmy sobie z administracjami określony sposób współpracy, czyli taki, że te pojemniki, które tam stoją, to nie jest dzieło przypadku. To były lata też doświadczeń, które pozwoliły na ustawienie określonej optymalnej liczby pojemników, żeby ich nie było ani za mało, ani za dużo. Notabene harmonogramy, które są w tej chwili rozkorportowywane, bo nie powiem, że wszędzie, ale które się znajdują na Ostrowcu, to jest dokładna kopia harmonogramów, których oczywiście nie zastrzegaliśmy, które my rok temu wydawaliśmy też mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego. Także powiedział, że całe miasto jest obsługiwane w analogicznym schemacie. I z taką samą częstotliwością. Z taką samą częstotliwością, bo tak mówią przepisy. Także my nie zastrzegliśmy oczywiście tego harmonogramu. On nadal funkcjonuje. Dokładnie te ulice i miejsce odbioru i daty powtarzają się, tak jak było w przypadku naszego harmonogramu. Czyli świadczy to o tym, że ktoś uważał, że nasze rozwiązanie jest bardzo dobre. Julia Tłuczkiewicz to uczennica 7 klasy szkoły podstawowej nr 4 w Ostrowcu oraz szkoły muzycznej 1 stopnia w klasie skrzypiec, która kocha występować przed publicznością, grając i śpiewając. Swój talent ostatnio mogła zaprezentować podczas 3. edycji The Voice Kids. Sukcesu gratulował jej dziś w obecności mediów i rodziców prezydent Jarosław Górczyński. Takes me to the clouds above. Młoda, ambitna, uzdolniona wokalnie, rodowita ostrowczanka Julia Tłuczkiewicz swoją muzyczną przygodę rozpoczęła nietypowo. Pani tutaj w przedszkolu jakby wykryła jej talent. W momencie, kiedy kończyła to przedszkole w wieku 5 lat, to pani powiedziała właśnie, że jeżeli jej nie zapiszemy nigdzie na wokal, to nam tego nie daruje. I tak to się w sumie zaczęło. Julia dołączyła do wiolinek pod kierownictwem Jagody Dadi. Swoje umiejętności rozwijała także pod skrzydłami Ryszarda Góry. Teraz Julia talent doskonali w studiu wokalnym Pandora przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Julia pobiera także lekcje prywatne w Warszawie. Młoda wokalistka gości na wielu scenach. Nie wygrana się liczy, tylko żeby zaśpiewać jak najlepiej i pokazać po prostu całą siebie i dać siebie 100%. Julia daje z siebie 100%, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Ostrowczanka jest także uczennicą klasy skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawsze jak jeżdżę na konkursy, biorę też ze sobą skrzypce. Właśnie w dużej ilości piosenek gram na skrzypcach. I na pewno chcę to w przyszłości połączyć. Konkursy, koncerty, festiwale to zawsze duże przeżycie dla Julii, ale również dla jej rodziców, którzy kibicują i motywują do dalszej pracy i rozwoju. No ja najbardziej to wszystko przeżywam, nawet bardziej się stresuję niż Julia. Konkursy też, tak jak właśnie powiedziała, nie jedziemy tylko dla wygranej, tylko ona ma bardzo dużo przyjaciół, bardzo dużo dzieci, które jakby nadają na tych samych falach właśnie co ona. I głównie po to, no wiadomo, fajnie jest jak jest wygrana. Bez nich nie robiłabym tego co robię, tak jestem im też bardzo wdzięczna za wszystko. Julia Tłuczkiewicz do listy swoich osiągnięć może dopisać udział w popularnym show telewizyjnym The Voice Kids. To jest jedno z moich największych marzeń i długo zastanawiałam się właśnie nad udziałem w tym programie. Ja nie byłam do końca przekonana. Talent Julii i wkład w promocję miasta Ostrowca Świętokrzyskiego został zauważony i doceniony przez prezydenta miasta. Żebyś naprawdę za jakiś czas mogła stanąć na scenach w Ostrowieckim Browarze Kultury i dać przykład dla kolejnych pokoleń. Oto jest nagroda, drodzy Państwo, dla utalentowanej, zdolnej reprezentantki, ambasadorki młodego pokolenia Ostrowca Świętokrzyskiego. Julia, wszystkiego najlepszego, gratuluję i jeszcze raz dziękuję bardzo. Spożytkuj na siebie, proszę bardzo. Julia podkreśla, że nagroda jest dużym wsparciem i w pełni wykorzysta ją na swój rozwój, bo dalej chce spełniać swoje marzenia. Wielkie odliczanie do wielkiego finału rozpoczęte. Do sztabów WOŚP spływają gadżety na licytację. W Ostrowcu szefem sztabu jest Dariusz Czupryński, a my dziś dla Państwa mamy szefa wszystkich szefów, Jurka Owsiaka.
Siema, Ostrowiec Świętokrzyski. Przed nami 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i naprawdę ogromnie cieszymy się, że już 12 stycznia zagracie razem z nami. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla dziecięcej medycyny zabiegowej. To niesamowite, że gramy nie tylko w całej Polsce, ale i na całym świecie. Gramy razem w miastach, miasteczkach, wsiach, a to wszystko dzięki Wam. To świetnie wpisuje się w nasze tegoroczne hasło. Wszystkie ręce na pokład. Niech ta dobra energia popędzi do Was prosto ze sztabu głównego z Warszawy. Dziękujemy, że macie sobie tyle mocy, że tworzycie finał swojej codzienności, że chcecie razem z nami wspierać polską medycynę dziecięcą. Ma wszystko to w atmosferze przyjaźni, zabawy i pozytywnej energii. Finał w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozpocznie się biegiem, policz się z cukrzycą. A dalej udacie się do Ostrowieckiego Browaru Kultury, gdzie czekać na Was będzie moc atrakcji. A co konkretnie? Będzie naprawdę wspaniała atmosfera. Po prostu przyjdźcie i przekonajcie się sami. Weźcie całą rodzinę. Zaproście przyjaciół. Bądźmy tego dnia ze sobą. Uśmiechajmy się do siebie ciepło i pokażmy, że potrafimy robić razem rzeczy niesamowite. Kolejny finał to okazja, by pokazać, że jesteśmy razem i nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Dziękujemy, że będziecie razem z nami tego dnia. I do noworocznych zmian powracamy, tym razem tych urzędowych. Płatnicy podatków muszą wygenerować indywidualne numery rachunków, na które będą płacić wszystkie zobowiązania, ale szczegóły w materiale. Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy płatnicy PIT, CIT i VAT nie będą mieć już problemów związanych z wpłatami do urzędów skarbowych. Od tego okresu korzystać będą bowiem z jednego rachunku podatkowego, utworzonego dla każdego z osobna. Dotychczas zdarzało się tak, że podatnicy płacąc różnego typu podatki nie oznaczali rodzaju podatku i później były problemy, na jaki podatek zapłacono. Urząd wysyłał tutaj wezwania bądź telefonicznie prosił podatnika o określenie, jakiego rodzaju podatek został zapłacony. Aby takich problemów uniknąć, należy indywidualnie wygenerować własny mikrorachunek. Można to zrobić przez internet bądź w najbliższej siedzibie Urzędu Skarbowego. Taki mikrorachunek można sobie wygenerować, wchodząc na stronę www.podatki.gov.pl. Jest to rachunek przeznaczony dla każdego podatnika, zarówno prowadzącego działalność, jak i nieprowadzącego działalność gospodarczą. Mikrorachunek każdego podatnika oparty będzie o numer PESEL. W przypadku instytucji lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest to numer identyfikacji podatkowej, tak zwany NIP. Co istotne, numer zostaje przyznany na całe życie. Jeżeli nie mamy płatności zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, to no nic się nie dzieje. Możemy sobie taki rachunek wygenerować w każdej chwili. Natomiast jeśli powstaje płatność podatku, jest zobowiązanie, to taki rachunek musimy sobie wygenerować przed dokonaniem tej płatności, dlatego że musimy tam oznaczyć w przelewie czy w dowodzie zapłaty właśnie ten numer rachunku, bo na inne konto nie przekażemy należnego podatku. Takie rozwiązania ułatwią podatnikom życie. Jeden rachunek to oszczędność czasu i zminimalizowanie ryzyka pomyłki. Ponadto dożywotni numer rachunku ma być ułatwieniem w chwili przeprowadzki czy zmiany siedziby firmy. Te konta, które dotychczas posiadaliśmy do zwrotu nadpłat z Urzędu Skarbowego, to one nadal są i one nadal będą dla wszystkich osób, którym z różnego typu zeznań podatkowych powstaje nadpłata i na te konta urząd nadal będzie dokonywał zwrotu. Nie na ten mikrorachunek, tylko na konto bankowe, które podatnik zgłosił do urzędu. To specjalne, indywidualne konto musi założyć 25 milionów Polaków, czyli wszyscy podatnicy PIT, CIT i VAT. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Zapraszam jutro o 17.30, a za chwilę regionalna prognoza pogody. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu.
Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy temperatura wyniesie 2 stopnie Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 13 km na godzinę, ciśnienie 1025 hektopaskali. Jutro temperatura wyniesie 5 stopni powyżej zera, wiatr 27 km na godzinę, ciśnienie 1023 hektopaskale. Biometr korzystny. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu.